ustalenia odnowowalnych energii punktów roku od samorządu gminy Kościela. Drugą sesję Rady Gminy Jeźni. Na dzisiejszej sesji serdecznie witam Państwa radnych, witam Państwa sołtysów, witam Pana jeszcze wójta Elektra, witam pracowników urzędu gminy, witam serdecznie Pana Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Pana Macieja Dziewonkę. Serdecznie witam mieszkańców gminy Jeźni, witam Panią Prawnik. Witam Panią Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej, Panią Izabela Pietrza i wszystkich zaproszonych gości. Na sesji dzisiejszej jest 15 radnych, ale nasze władze są prawomocne. Przechodzimy do punktu drugiego. Wręczenie burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. Bardzo proszę Pana Wójta, Panią Przewodniczącą Gminnej Komisji, Panią Izabela Pietrza o wręczenie zaświadczenia o wyborze. Punkt kulminacyjny naszej sesji to jest złożenie ślubowania przez wójta gminy Miedźno. Proszę powstać. Obejmując rząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony ślub mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Tak mi to pomoże. Dziękuję. Proszę Pana Wójta o zabranie głosu. Wysoka Rado, Państwo Sołtysi, Szanowni Goście. 30 listopada bieżącego roku mieszkańcy gminy powierzyli mi mandat wójta. To ogromne wyróżnienie. Czuję z tego powodu dumę i wzruszenie. Wybór ten to dla mnie także odpowiedzialność za i wobec wspólnoty. Wspólnoty szczególnie dla mnie ważne, bo z niej pochodzę, z nią żyję i w niej mieszkam. Jest to w końcu także ogromne zaufanie. Mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodę i że go nie stracę. Gorąco to wierzę. Dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Wszystkim, którzy pomogli mi przeprowadzić kampanię i wspierali mnie przez cały okres wyborów. Dziękuję moim najbliższym, którzy z powodu wielu złych słów wypowiedzianych pod moim adresem w ostatnim czasie cierpieli najbardziej niż ja sam. Mniej ból rani najbardziej. Wytrwaliśmy i teraz jesteśmy silniejsi. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną tworzyli Komitet Wyborczy Dobro Wspólne. Wszystkim kandydatom, którzy nasze bliscy startowali. Razem wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. Szczególnie chcę podziękować trzem osobom, które najmocniej wsparły mnie w kampanii. Konstantemu Szczytorowi, sołtysowi Borowej, Leszkowi Daszowi, przewodniczącemu Rady, panu Mieczysławowi Szewczykowi, pełnomocnikowi wyborczemu mojego komitetu. Dziękuję panu za zaangażowanie i życzenie. Szanowni Państwo, wybór mieszkańców rozpoczął już 7. kadencję samorządu gminy Miedź. Najbliższe 4 lata są dla nas niezwykle ważne. Czeka nas, Szanowni Państwo, wiele ważnych i odpowiedzialnych decyzji. Niektóre z nich będą trudne. Nawet bardzo. Chciałbym, abyśmy te decyzje podjęli razem. Wybory minęły, czeka nas naprawdę ciężka praca. Wierzę, że uda nam się wspólnie zbudować jak najszersze porozumienie. Wierzę, że uda nam się zbudować partnerstwo wójta i rady. Razem zrobimy więcej i lepiej. Cele musimy sobie stawiać. Mam świadomość odpowiedzialności, która na mnie ciąży.
Kadencja trwa 4 lata. Po tym okresie cała moja praca zostanie poddana społecznej ocenie. To naturalny cykl, który sprawowana jest władza samorządowa. Powinna ona dążyć do rozumnego realizowania dobra wspólnego. Służyć rozwojowi gminy i poprawie życia, warunków życia jej mieszkańców. Tak też z perspektywy czasu patrzę na dokonania naszych wspólnych poprzedników. Chciałbym, aby ta kadencja, moja i Państwa, podążyła tym światem, żebyśmy nie zniszczyli tego, co dobre i pokazali to, co złe. Tą zasadą zamierzam się kierować, sprawując mandat w tym targu. Wszystkim nowo wybranym radnym gratuluję serdecznie wyborów i zapraszam do współpracy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Panie Wójcie. A ja może w imieniu tutaj wszystkich zgromadzonych życzę spokojnych, sprawiedliwych i młodych rządów, Panie Wójcie. I zapraszam w imieniu przerwy. Ogłaszam przerwę. Zamiast może kwiatów, ale symbolicznie wręczam pieczątkę panu wójtowi. Jeszcze raz gratuluję. Proszę bardzo. Teraz oddaję wszystko legalnie pieczętować. I przechodzimy do punktu 4. Wolne wnioski. Bardzo proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, prośba o uzupełnienie porządku obrad, który państwo otrzymali do 4-5 punktów dodatkowych, z tego względu, że projekt porządku obrad został przygotowany przez komisarza rzecznika, był bardzo ukojony i tak naprawdę teraz na 5-4 wolne wnioski się w praktyce kończy. Na poprzedniej sesji była mowa, żeby na tej sesji później wyszła o liczbie i nazwa sprawy komisji. Taki punkt komisarza byśmy wprowadzili do porządku obrad, ale dodatkowo pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie dwóch projektów uchwał zmieniający budżet Rady na Gminę na 2014 i te dwa projekty też bym chciał wprowadzić. Oraz sam wypowiadałem się o tym kraju z zalotem Stowarzyszenia Regionalnego Pośród Zdrowego Miedźnie, że wprowadzę też od porządku obrad tej sesji uchwałę, którą ostatnia sesja, na ostatniej sesji poprzedniej kadencji została zmieniona z porządku obrad, miała być przedstawiona nadpis. Dotyczy to życzenia dla Stowarzyszenia Pracy w Komunalnej Mowy. Także te 5 punktów chciałbym, żebyście Państwo dodatkowo prowadzili. One będą w tej kolejności, jak macie przedłożone projekty uchwał. Pierwsze będzie punkty dotyczące zmian w budżecie. Następnie będzie punkt dotyczący uchwały o użyczeniu. I ostatni punkt byłaby punkt dotyczący ustalenia liczby na stałe pożyczenia. Proszę Pani rękę do góry.
Dziękuję, że przeciwny, kto się trzymał. Dziękuję, że stwierdzam jedno. Kiedy się trzymał? Tak. Stwierdzam, podjęte zostały porządku uchwały prowadzone. A więc zaczynamy od uchwały numer. To będzie numer? Nie. A z jego numer? Numer pożądańca jest numerem czwartym. Mieliście dwie uchwały poprzednie. Trzeci. Numer 3. Czyli uchwała, która przyjmuje kwotę 31 700. Uchwała numer 3. Bardzo proszę z panią skarbnik. Uchwała która dotyczy kwoty 31 770 zł. Jest to kluczowe środki pochodzące z rozdarzeń części oświatowej, które zostały przyznane gminie Wiśle jeszcze na ten rok 2014, a powyższa kwota jest przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia sprzęt szkolny i pomocy dydaktycznej pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. Ponieważ są pieniążki, które muszą zasilić budżet po stronie dochodów i wydatków, czyli musicie Państwo podjąć taką uchwałę, będzie to zwiększenie dochodów bieżących, czyli działy 758 różne rozliczenia, część oświatowa w budżecie ogólnej zajmujące samorządu terytorialnego. Natomiast jeżeli chodzi o stronę wydatkową, będzie to dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 801.01 szkoły podstawowej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są zewnętrzne projekty uchwały? A więc projekt uchwały zgodnie z treścią uchwały nr 3/2014 Rady Gminy Wiedźmo poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych za przyjęciem, proszę zachowanie rękę do góry. Dziękuję. Kto przeciwny się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam uchwałę zapowiedza jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego. Uchwała nr 4/2014 Rady Gminy Wiedźmo. Bardzo proszę o skarbne wyjaśnienie. Jest to prośba księgowego działaczu o przesunięcie środków w obrębie działu 801 oświata i wychowanie i działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale 854 w ciągu roku budżetowego był urlop wychowawczy. Wobec tego zostały tutaj niewykorzystane pieniążki na paragrafach wynagrodzeniowych. Pan księgowy prosi o przesunięcie tych środków do działu 801 oświata i wychowanie, rozdział 801.10, czyli gimnazja i 801.48, czyli stołówki, ponieważ w ciągu roku budżetowego było tutaj akurat dużo zastępstw, czyli na dzień dzisiejszy tych środków nie ma na wypłatę wynagrodzeń. Dziękuję. Czy są zapytając do projektu uchwały? Proszę bardzo, Radny Dębel. Ja mam pytanie, co się stało, że tak na wynagrodzenie, skoro było budżet na wynagrodzenie księcia, nie? To mówił się to przekazał, że w ciągu roku pojawiły się dużo zasobów, czyli dodatkowe godziny, na które trzeba zapłacić. Nie są to środki, które musimy dostępnić dzisiaj tutaj z naszego budżetu, ale te środki znajdują się w planie finansowym, tyle że to, że 854.01, czyli w innym dziale. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Projekt uchwały zgodnie z treścią, która podaje do głosowania. Kto z Państwa radnych uchwały nr 4/2014 Rady Gminy Wiedźmo, przyjmuje rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Dziękuję. Przyjmuję uchwałę zapowiada jednogłośnie. Kolejny punkt naszej sesji. Uchwała nr 5/2014 Rady Gminy Wiedźmo. W sprawie wyrażenia zgody na uczenie na 7 lat części nieruchomości zabudowanych
stanowiącej zasób gminy Mieszko. Czy są pytania co do projektu uchwały? Ja bym proponował, żeby odpowiedź na to, ale że tam tutaj na taki. Bardzo proszę, radny kraj. Szanowni Państwo, ja uważam, że jest całkowicie zasadne, żebyśmy te pieniądze, które dzisiaj możemy pozyskać, to jest kwota 56 tysięcy rzeczy, żebyśmy je wzięli, chociażby z tego względu, że będą to pieniądze na remont tej infrastruktury, która na tą chwilę jest właśnie na tym terenie po SKR-ze. Gminę będzie to niewiele kosztować. Natomiast były takie obawy, że my zawładniemy tym terenem i nikogo do tego nie dopuścimy. Nie, taki sens jest. Jest to sens taki, żeby ten teren był szeroko dostępny dla społeczności. I nie jest to taka sprawa, że my załóżmy chcemy to wziąć i odizolować go całkowicie tylko dla naszych potrzeb. Bo wydaje mi się, że jest taka możliwość, zresztą tutaj była rozmowa z panem wójtem i była rozmowa z panem przewodniczącym i co niektórzy radni także byli. Ja na tym spotkaniu ja nie mogłem być, ale wiem, o czym była rozmowa. I wydaje mi się, że jest bardzo zasadne, żebyśmy te pieniądze wzięli z tej po prostu tą dotację, która, czy dofinansowanie, którą w tej chwili załatwiamy. Mamy załatwione w Urzędzie Marszałkowskim, żeby te pieniądze poczekały na nas, no ale jest to historia tego typu, że dzisiaj musimy mieć tutaj uchwałę Rady Gminy, że ten teren będzie nam w jakimś sensie udostępniony. Natomiast kwestia zawarowania sobie jakichś tam załóżmy spraw związanych z używaniem tego terenu do celów załóżmy gminy czy społeczności, to wszystko jest kwestia umowy, którą sporządzimy między załóżmy naszym stowarzyszeniem, a tutaj Radą Gminy, czy konkretnie Urzędem Gminy. Także ja uważam, że jest bardzo zasadne, żebyśmy te pieniądze, to jest gminę to będzie kosztować około 12 tysięcy, 40 tysięcy spływa nam pieniędzy na to, żeby wyremontować te budynki, do jakiegoś tam stanu doprowadzić, żeby to nam nie niszcza. Dziękuję. Ja jestem też z panem krajem działaczem regionalnego towarzystwa społeczno-kulturalnego i co tam generalnie ma być robione, może państwu przybliżę. To jest po prostu tak naprawdę drobny remont z części kółka rolniczego. Tam mają być wymienione tylki, wymalowany dach, wymieniony dach też na pierwszym budynku, zmienione okna. Także to generalnie ma być po to zrobione, żeby to się nie niszczyło. I tam powiedzmy sobie, generalnie mają powiedzmy sobie przyjeżdżać pasjonaci kluby kawaleryjskie, które kultywują tradycje dywowińskiej legady kawalerii, bo one, nie wiem czy wszyscy wiedzą, one się zaczynają rozjeżdżać po okolicznych miejscowościach, bo okolicy powiedzmy sobie nie chcą ściągać. Dobrze by było powiedzmy sobie, żeby one jednak tutaj do nas do Mokrej przyjeżdżały, a nie jeździły po innych miejscowościach, gdzie tak naprawdę się nic nie działo, jeśli chodzi o 39. Także prosił Państwa i Pani Rady, żeby podjąć po prostu tą uchwałę i dać możliwość remontu tego kółka. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę, Dębel. Ja mam taką propozycję, aby zostało zapisane wśród Pani, które przynajmniej, mianowicie, jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany, to ta uchwała jest nieważna, na cała się taki zapis powinien być, bo nie wiem w tej chwili dokładnie, bo tam jest 90%, czy ten wniosek będzie zaliczony, a może się stać, czy tak, bo nie wiem jak tam teraz terminami, czy zdążyli to załatwić, jeżeli, no różnie to jest odpowiedzi, nie wyszedł ten wniosek zrealizowany, taki zapis powinien się znajdować. Dziękuję. Jeszcze może słowo. Gdybyśmy nie dostali tych pieniędzy, to automatycznie my z tego rezygnujemy, ponieważ to jest bezsensowne, żeby brać coś, na co nie mamy pieniędzy, więc wydaje mi się, że tutaj jest jednoznaczne. Gdyby te pieniądze nie wpłynęły, to nie sądzę, żeby... No takie jest moje zdanie, co prawda nie konsultowane z zarządem, ale ja uważam, że jest bezsensowne wchodzić w coś, na co nie mamy pieniędzy. Także tutaj ta sprawa jest jasna, natomiast liczymy na to, że te pieniądze wpłyną, bo mamy obiecane, jest to załatwione w Urzędzie Marszałkowskim na tyle, że oni po prostu czekają tutaj na decyzję Wysokiej Rady.
I o ile będzie taka uchwała, to wtedy będziemy już wiedzieć. Natomiast tak jeszcze raz powtarzam, ja osobiście uważam, że jest bezsensowne branie terenu, kiedy nie ma pieniędzy na to, żeby w niego zainwestować. Nie widzę. Proszę bardzo. Ja myślę, że jest to ten dobry moment, żeby uwaga pana Zębina została zaprotokołowana. Zaprotokołowana. Są jakieś pytania do projektu? Nie widzę projektu, ale podaję pod głosowanie. Jeszcze chwileczkę. Ja mam pytanie do pani Barnik, ale przecież jeżeli jest zrealizowana ta uchwała, którą podejmiemy, to można poddać uchwałę drugą o odwołanie takiej uchwały. Ja nie mam wątpliwości co do samej zasady uchwały. Nie. No. Tylko uwaga, żeby potem nie było niejasności. Czyli no, nigdzie będzie tak tutaj pan radny Graj powiedział, że nikt nie będzie w coś finansował za swoje własne środki, jak pieniędzy nie dostaną. No to chyba jest normalne. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Prezydent w zgodzie z projektem o głosowaniu. Kto z Państwa radzi za podjęciem uchwały nr 5/2014 Rady Gminy Mieśno? Proszę podnieść rękę do góry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu kolejnego na dzisiejszej sesji. Uchwały odnośnie liczby stałej komisji Rady Gminy Mieśno. Proszę bardzo, są jakieś propozycje. Proszę radny Bęben. Ja proponuję, aby komisje pozostały w poprzedniej kadencji. To jest komisja rewizyjna, komisja rolnictwa, infrastruktury, rozwoju wsi i rolnictwa oraz komisja budżetowa, która w składzie miała składzie swoje oświadczenie. Takie wniosek składam. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś propozycje co do projektu? O, więc nie widzę. Może ja. Proszę bardzo, pan Wójt. Moje zdanie jest takie, że oświata w gminie to jest naprawdę bardzo istotna sprawa. I my nie możemy tego lekceważyć sobie w ten sposób, że wrzucamy gdzieś tam do jakiejś komisji tylko dlatego, że właściwie, no tak, co niektórzy radni uważają, jest to mało istotne. A ja uważam, że to jest bardzo istotne, edukacja. Bo to jest szeroki zakres działania tutaj. Bo to jest szkolnictwo, to jest sport, to jest wychowanie tych młodych ludzi, to są przedszkola. To naprawdę są, jak wiemy, tutaj są duże pieniądze na to. Ja uważam, że powinna powstać komisja dotycząca właśnie oświaty i edukacji. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Proszę bardzo, panie proszę Państwa, myśmy na ostatniej sesji tutaj była propozycja radnego Leśnikowskiego do naszej komisji. No, jak gdyby to było zostawione na dziś. Myślę, że każdy z nas jako radny to też sięga do klasy i patrzy, czy do internetu i czyta, co się dzieje w innych gminach, jakie komisje powstają, żeby nie być w tyle, żeby nie być gorszy. To znaczy, nie, tu nie powiedziałabym, żeby zmałpować, w cudzysłowie to jest. Wydaje mi się, że to, co powiedział radny Graj i co ja obserwowałam, pracując przez tyle lat w gminie. Jakoś przez wszystkie czasy ta komisja no, związana ze światem, kulturą, sportem, zdrowiem, ona jest taka dosyć pojemna była zawsze i ona funkcjonowała. Te dwa lata ostatnie no, przestała istnieć. Więc myślę, że no, wypadałoby się zastanowić. Zdaję sobie sprawę, że największa część naszych pieniążków, które przychodzą z zewnątrz, to jest właśnie subwencja oświatowa. I tutaj nawet dziś widzimy, że na szybko są też nam dawane uchwały związane z oświatą. Nie wiem, czy to jest zasadne. Znaczy ja akurat pracowałam i ja widziałam, że ta oświata w tym budżecie gdzieś tam umykała albo było szybko. No nie wiem, no. Dlatego tutaj jestem za tym, co powiedział pan Graj, żeby ta komisja funkcjonowała.
co nie znaczy, że praktycznie mówię to jako nauczyciel, jako belga. Proszę bardzo, panie Bębel. Ja jeszcze raz mam takie pytanie, mianowicie w budżecie, to są te ostatnie, co były te dwa lata, ta Komisja Oświaty połączona, były tematy i komisja tylko się zajmowała oświatą, kiedy się oświatą zajmowała, to oświatą, kiedy budżetem, to budżetem, było rozdzielone tymi tematami, także było to uzasadnione, tym bardziej, że no to się wszystko wiąże z tą oświatą, no przecież budżet jest stały, ten nasz i się wiąże. Jeśli chodzi o inne sprawy, to Związki Nauczycielstwa Polskiego by za dużo, jako Komisja Oświaty tam nie może nic podziałać, bo ani tam pieniądze, subwencje przychodzą z góry zaplanowane na wynagrodzenia, to na wynagrodzenia jest dotacja i tutaj nie ma takiego szerszego podatkowania. No, w sporcie może tam by było coś inaczej, można by było przestawiać, ale tak się chce pracować, to na tej komisji można to pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? A więc wniosek radnego Bębna poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych zaczyna przyjęcie wniosku o radnego Bębna? Proszę pani dyrektor do góry. 10. Dziękuję. Ktoś przeciwny? 5. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam wniosek radnego Bębna za przyjęty. A więc całą uchwałę to jest liczba stałych komisji. Pierwsza rewizja infrastruktury, rozwoju sieci rolnictwa, trzecia budżetu. Tak. Jak to było dalej? Komisja budżetu oświaty. Oświaty. Oświaty kultury i sposób. Zdrowia. Zdrowia. Trzecia komisja budżetu, oświaty, kultury, sportu i zdrowia. Poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych zaciętnie uchwałę, proszę podnieść rękę do góry. 9. Dziękuję. Kto jest przeciwny? 4. Kto się wstrzymał? 2. Dziękuję. Za uchwała została podjęta. W międzyczasie nas zaszczycił swoją obecnością wójt gminy Przystań, pan Henryk Mach. Serdecznie witamy. Gratulujemy również wyboru na wójta. Mimo miejsce się zgłoszę bliżej przy stole. Tak, zapraszamy, żeby być do stołu. Dziękuję bardzo, że jest bardzo wygodne miejsce. Przechodzimy do punktu kolejnego. Wolne wnioski. Bardzo proszę o zabranie głosu. Wolne wnioski. Nie ma nic dla mnie wolnych wniosków. Proszę bardzo. Chciałabym się podziękować panu radnemu za wykoszenie, oczyszczenie trochę tych naszych rowów od Bulczyna do połowy Kopiennika, za trochę już nam to coś daje. Przyjechałam, zobaczyłam, no nie jest to tak, jak powinno być. Któremu radnemu, jeśli można wiedzieć? Któremu radnemu? Nie wiem, którzy nie jest. Nie wiem. Panu radnemu z Mokrypa. A, no. Teraz wiem. Myślę, że współpraca będzie dalsza jeszcze lepsza. W drugą stronę, tak? No nie. Czy są jakieś pytania? No, bo do tej proszę, radny Bębel. Się wydawa. Ja w tamtej kadencji się nie doczekałem nagłośnienia. Myślę, że w tej kadencji, to na początku, w końcu się doczekam tego nagłośnienia, żeby było słychać jeden drugiego. Nie, jak ktoś nie ma takiego głosu wydatnego, to tu się nie słyszy, co tam ktoś mówi, czy czyta. Także, panie wójcie, panie przewodniczący, myślę, że to będzie zrobione na samym początku, ta pierwsza taka dla tej rady i no i troszkę może przedstawienie tego pomylowania, bo to w ten sposób zabiera dużo miejsca, natomiast ciasno. Ja jeszcze jak przyjdę goście zaproszeni, to już tego należało to zmienić trochę. Tak, żeby było, a jest możliwość tego przedstawienia stołów i czy do robienia stołów ustawienia. Dziękuję bardzo. Otrzymaliśmy dwa pisma na radę. Pierwsze to jest postul nad Okrzą.
W związku z otrzymanym pismem ze starosta powiatowego w Kogutku informujące, że na wniosek Urzędu Gminy Jeźno z projektu budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej zostanie wyłączona ulica Brzozowa miejscowości Ostrowy nad Okrzą. Zwracamy się z prośbą do Rady Gminy o podjęcie uchwały polegającej na zmianie zapisu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wydania pozwoleń na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na ulicy Brzozowej w Ostrowa nad Okrzą. Jeśli ktoś się może wygodnić, bardzo proszę. Panie Bębę. No, nie wiem, czy to jest tak zasadne bardzo to pismo, jeśli chodzi o zmiany planu zagospodarowania. Przecież ten odcinek, kiedy wyłączymy na jakiś czas, tam trzeba tak czy tak zacząć wejść do jeden etap kanalizacji, to tam trzeba wszystko zrobić, żeby ta kanalizacja była zrobiona. Nie można tak, żeby w wsi ktoś miał kanalizację, a w drugiej wsi nie miał, czy tam jakimś tam drogi czy ulic. Nie możemy w ten sposób postępować, jak się robi to przy tego. Robimy od drugiej strony, ale to trzeba doprowadzić wszystko do tego, żeby tamta kanalizacja powstała i jak najszybciej. Tym bardziej, że mamy część pieniędzy na kanalizację przyznane. Także myślę, że nowy wyjdzie o to postara i będzie to szło naprawdę tak, jak sobie ludzie tego życzyli. Tak samo jak żeśmy zrobili w Borowie i w Władysławowie. Na Rzeko porobiliśmy ekologiczne szamba, które w tej chwili śmierdzą. Ja już powiedziałem już nieraz, nie na jednej sesji, że w górach, gdzie jest trudne warunki są, tam się w ciężkich warunkach chroni się wodę, chroni się strumienki po to, żeby było czyste. U nas zrobiono to na ogół. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny. Kolejne pismo, również ostróg czy zrywaczek. My mieszkańcy nieruchomości położonej we wsi Rywaczki, sołectwo Ostrowa, nie wyrażamy zgody, aby nowe słupy elektryczne stały w polu i oświetlały pola, rowy i lasy. Natomiast wyrażamy zgodę, aby słupy te zostały w pasie drogowym i oświetlały nam drogę. Równocześnie w razie awarii linii mogą być problemy z dostaniem się do miejsca awarii. Prosimy też o konsultację z właścicielami działek, na których stoją sporne słupy. W tej sprawie raczej nie będzie problemu. W 2015-2016 roku będzie robiona cała modernizacja oświetlenia, tak? To także panie wójcie, co możemy odpisać? Szanowni Państwo, na pewno musimy wziąć, zobaczyć to, co zakład energetyczny tam w tym momencie robi w tym wydarzeniu. Bo jeżeli dokonuje remontu i zastępca wójta, to więcej Państwu powie, co na to, żeby pewnie jakby konsultował w poprzednim miesiącach, to wymieniają słupy w tych miejscach, w których słupy były zrobione. Że to jest kwestia do ustalenia z zakładem energetycznym. Za wiele nie mamy poza nich możliwości interweniowania w imieniu mieszkańców i to udało na dzisiaj zrobić. Tam jest zablokowana ta praca na Rybaczkach. Ludzie stanęli murem i nie puścili przez posesję bądź ciągi linii. I wzięli, zablokowali mieszkańcy, nie puszczali na posesję ani na ziapki tam. Jak zmienią słupy, to oczywiście będzie to, co powiedziałem, jest kwestia ustalenia, jakie są zamierzenia zakładu energetycznego, jakie są nasze możliwości wpływu na zakład energetyczny. On wymienia linię, którą w tym momencie ma, bo to nie jest naprawdę remont. Jest to przebudowa kompleksowa. Jeżeli będzie możliwość, będziemy starali się, aby to zostało wykonane w takim zakresie, jakim mieszkańcy sobie wymagają. W sprawie tego drugiego pisma, które pan przewodniczący przeczytał, jest troszeczkę niezrozumienie. Ja wiem, że jest to problem dość spory na ulicy Brzozowej, bo ta już przydomowa czyszczalnia istnieje. Ktoś albo nie rozumie tego, czym to jest to wycofanie wniosku o pozwolenie na budowę, i myśli, że jest to od razu rezygnacja całkowicie z inwestycji. Tak to niestety nie jest. Musimy przeanalizować koszty, które są z tym związane. Czy opłaca nam się dzisiaj zrezygnować z budowy kanalizacji i zarzucić projekt, który jest wykonany w tym momencie, na którym być może będziemy mogli uzyskać wkrótce finansowanie i zostawić ten teren, jako teren nieskanalizowany, tylko poddany przydomową oczyszczalnią ścieków, czy też jednak troszeczkę z mieszkańcami inaczej rozmawiać, starać się przekonać, jeszcze ten
krótki okres czasu, miejmy nadzieję, poczeka. To jest sprawa do rozwiązania bezpośrednio do mieszkańca. Jeśli z mojej strony jeszcze na przewodniczący jest, które są przygłosić, chciałbym z Państwa podzielić się informacjami, które dotyczą bieżącej działalności gminy. Na poprzedniej sesji padły tutaj z tego miejsca słowa, że przetarg został na rozporządzenie odpadów nieruchomości. Pozostaje nierozstrzygniętą, został w międzyczasie znieważniony. Padły słowa, że śmieci będą przez jakiś okres odbierane. Więc to niestety rzecz, która nie może mieć miejsca, bo my jako gmina mamy obowiązek wobec mieszkańców śmieci przez cały okres. Jeżeli odpady powstają, my jako gmina mamy obowiązek odbierać. Jeżeli ktoś twierdził, że mogła być przerwa, to się mylił albo wprowadzał celowo mieszkańców i Państwa w błąd. W piątek byliśmy razem z panią mecenas w firmie pana Waldemara Stara, który bieżąco obsługuje odpadów z nieruchomości na terenie naszej gminy. I uzyskaliśmy od niego takie zapewnienie, że nie zabierze pojemników, bo takie ryzyko było, bo dzisiaj zaczyna się od pojemników z jego śmieci. Było ryzyko, że pojemniki zostaną odebrane. Nie zostaną te pojemniki odebrane. W piątek jesteśmy umówieni na negocjacje z panem Waldemarem Strachem, jego ekipą prawną na temat przedłużenia umowy, czy podpisania umowy z wolnej ręki, bo tylko takie rozwiązanie nam dzisiaj najprawdopodobniej pozostaje. Na okres 3 miesięcy w wysokości do 30 tysięcy euro, żebyśmy mogli te śmieci dalej od mieszkańców odbierać. W najbliższych dniach będziemy podejmowali tutaj w urzędzie decyzję, czy w jakiej formie będzie rozpisany przetarg na odpadów z nieruchomości i czy będzie to już, musimy się zmieścić w czasie, bo tak jak mówię, z wolnej ręki możemy podpisać umowę do 30 tysięcy euro. To nie jest w przypadku śmieci tak naprawdę, proszę Państwa, dużo, to jest dwa, przy dobrych wiatrach 3 miesiące do odebrania. Druga rzecz, którą dzisiaj zostałem też zapoznany przez panią skarbnik, to może wystąpić problem z rozliczeniem inwestycji w sensie ekologicznym pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które zostały zawarte na sołectwo Dębiniec, gdzie brakuje nam po prostu przyłączy, żeby uzyskać efekt ekologiczny, który został założony, to zostało, to ta informacja się nie zaskoczyła, jak Państwo się nie na gorąco, gdzie w najbliższym czasie będziemy postarali się rozwiązać. Tutaj też istnieje ryzyko dosyć spore, że warunki, które wynegocjowaliśmy pierwotnie jako gmina, nie będą przez nas dotrzymane, w związku z tym zmienią się też warunki finansowania czy też zwrotu. Na bieżąco, w najbliższych sesjach będę Państwa informować, ta sprawa zostanie przez nas rozwiązana. Na razie z mojej strony te dwie informacje. Jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to bardzo bym prosił, żeby zadać się o to miejsce współpracy. Proszę bardzo. Pytam o sprawę. Na poprzedniej sesji sygnalizowałem kwestię właśnie zabierania koszy przez firmę, która wygra przetarg w połowie miesiąca. Ja tutaj wracam jednak do tego, żeby ewentualnie zagwarantować sobie przy przetargu taką sytuację, że te kosze będą do końca miesiąca, na którym jest przetarg podpisywany. I sądzę, że jest to sprawa chyba do załatwienia, prawda? Jest to jak najbardziej przekonana dana słusznie, że ona staje się bezprzedmiotowa, jeżeli podejdziemy rzeczowo do planowania swoich własnych działań jako urząd. Jeżeli byśmy przetarg ogłosili w miesiącu czerwcu, wrześniu, co by prawdopodobnie ryzyko odebrania pojemników przed końcem umowy nie istniało. Także tutaj raczej błąd jest po naszej stronie niż w zapisu umowy. Oczywistym jest, że zapis powinien być w umowie taki, że dopiero po końcu miesiąca, tak, który jest zabrany, powinno być odbierane pojemniki. To też staraje się dopilnować. Dziękuję. Nie widzę. A więc zamykam obrady drugiej sesji Rady Gminy Mieszno. Dziękuję za życie. Proszę bardzo, panie wójcie. Nazywam się Marek, jestem nowo wybrany w gminie Ciskaj. Bardzo przyjemnie, że mogę tutaj z Państwem przez chwilę. Chciałbym serdecznie pogratulować panu radny wyboru, zabycia mandatu radnego, panu przewodniczącemu wyboru. Życzę Państwu zawsze merytorycznych, rzeczowych obrad. Tak jak dzisiaj miałem przez moment okazję się przysłuchać. Te wypowiedzi bardzo merytoryczne. Gratuluję panu wójtowi Dorejczykowi wyboru na stanowisko wójta. Z panem Piotrem Dorejczykiem mam przyjemność pracować w Radzie Powiatu w kadencji 2620. Poznałem go jako człowieka prawego, otwartym umyśle, w
gruntownej wiedzy samorządowej. W związku z czym wierzę, że to wiedzę wykorzysta na dobra i powodzenia Państwa gminy. Cieszę się, że mam zaprzyjaźnionego wójta i zaprzyjaźnionego gminę. Pewnie zaowocuje to jakąś współpracą bliższą, czego Panu tytułowi chcę życzyć. Dziękuję bardzo. Jeszcze głos? Nie. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi. A ten jest moim serdecznym przyjacielem samorządowym, jeśli mogę nazwać. Naprawdę wiele spraw razem przewalczyliśmy. Jak ja mówię, to że było nam trudno do propozycji. Ja to nasza wójta, to myślę, że jest dosyć sporo o tym naprawdę. Ja myślałem, że te efekty naszej pracy były widoczne, kariery naprawdę były widoczne i mogliśmy się przebić z informacją i to, co robiliśmy razem. Ta praca właśnie w której mamy wójt Skupina, to była praca, gdzie skupialiśmy się na naprawianiu. No to, żeby mogę uderzyć, chyba jednostkowe starostwa, ale staraliśmy się administracyjnie, czy ulepszać działanie funkcjonowania tych jednostek. Ja mogę jeszcze tylko dodać, że mam nadzieję na tą gorącą i szeroką współpracę, bo jak Państwo wiecie, partnerów ostatnio do współpracy znaleźliśmy na Dolnym Śląsku i w Lubuskie. A teraz mamy to dzień blisko, bo mam nadzieję, że staje się to, żeby realizować. Dobrego. Jeszcze raz dobrego Państwu. Jeden głos. Jeszcze raz dobrego Państwu. Dziękuję.